Dane są funkcje f od t równe sinus t, g od t równe t. Mamy obliczyć splot funkcji f od t splecione z g od t. Jeśli funkcja f i g jest całkowalna, a sinus t i t są całkowalne w pewnym przedziale od 0 do t, ten przedział od 0 do t, to taki splot wyraża się wzorem całka od 0 do t f od tau razy g od t minus tau po dt. Tyle definicji. Splot jest przemienny, czyli f od t splecione z g od t to jest to samo co g od t splecione z f od t. Możemy liczyć t splecione sinus t. No to jest to samo co sinus t splecione z t, czyli całka od 0 do t z f od tau, czyli sinus tau razy t minus tau po dt. Zatem to się równa całka od 0 do t t sinus tau minus tau sinus tau i to wszystko po dt. W tym przypadku t jest stałą, czyli otrzymujemy t całka od 0 do t sinus tau po dt, po dt. Tu wszędzie dt. Dt. Minus całka od 0 do t tau sinus tau po dt. Całka sinus tau po dt to jest minus cosinus tau, czyli równa się t razy minus cosinus tau w przedziale całkowania od 0 do t i minus jakaś inna całka również w przedziale od 0 do t. Obliczmy teraz całkę nieoznaczoną stał sinus tau po detau. Całkując przez części otrzymamy pochodna tała to jest detau, całka sinusa tau po detau to jest minus cosinus tau, czyli to się równa minus tau cosinus tau minus razy minus daje plus, czyli plus całka cosinus tau po detau, ale całka cosinus tau po detau to jest sinus tau, czyli mamy
sinus tau minus tau cosinus tau. Więc mamy obliczoną, całkiem nieoznaczoną. Więc tu będzie sinus tau minus tau cosinus tau. Teraz tylko wystarczy podstawić t i 0. Otrzymujemy t razy minus cosinus t, minus razy minus jest plus, czyli plus cosinus 0, czyli 1, minus sinus t, minus sinus 0 to jest 0, minus t cosinus t i plus 0 razy cosinus 0 to jest 0 razy 1, czyli 0. Opuszczając nawiasy, mamy minus t cosinus t plus t minus sinus t, minus razy minus jest plus, plus t cosinus t. Tu nam się ładnie uprości. Ostatecznie te splecione sinus t wynosi dokładnie t minus sinus t. I to tyle.